Witamy serdecznie. Jesteśmy po drugim koncercie festiwalowym, po recitalu Aleksieja Archipowskiego, grającego na Bałałajce. No, wszyscy jesteśmy, wydaje mi się, jeszcze pod wrażeniem tego recitalu, ale spróbujmy na moment ostudzić głowy, wyciszyć emocje i wróćmy może do momentu, jak to się zaczęło, jak w ogóle, Olu, wpadłaś na trop Aleksieja i jak doszło do tego zaproszenia? No, rzeczywiście, no, trudno ochłonąć po koncercie, bo to nie jest chyba Paganini Bałałajki, tylko jakiś czarodziej Bałałajki. Zaczarował zresztą publiczność wspaniale. Jak wpadłam na Aleksieja Archipowskiego? Oczywiście słyszałam o nim od lat i to było takie moje marzenie, że jeśli kiedyś będzie mi dane jakoś moderować któryś z festiwali, to będę dążyła do tego, żeby Archipowskiego na taki festiwal zaprosić. I udało się. No, z drżeniem serca napisałam do niego mail. Wspomnę tylko, że już w zeszłym roku mówiłyśmy z panią dyrektor Elizą, że chciałybyśmy właśnie Aleksieja Archipowskiego mieć na naszym festiwalu w Nowogrodzcu. Wtedy ostatecznie to nie doszło do skutku, a więc napisałam do niego przed tegoroczną edycją pytanie takie bardzo nieśmiałe, czy znajdzie w ogóle czas w swoim kalendarzu, żeby przyjechać do Polski. I okazało się, że akurat ten termin, kiedy jest festiwal, miał wolny, co no, jest wielkim szczęściem, ponieważ terminarz jego koncertowy jest zapełniony na wiele lat do przodu. No i powiedział, że z wielką przyjemnością przyjedzie, że się bardzo cieszy, że będzie mógł gościć po raz kolejny w Polsce, bo już w Polsce kiedyś był. I ustaliliśmy najpierw szczegóły takie artystyczne, później oczywiście przekazałam sprawę pani dyrektor już w takich organizacyjnych kwestiach. No i muszę powiedzieć, że Wrocław nam zazdrości, ponieważ plakaty pojawiły się we Wrocławiu, no i taki jęk we Wrocławiu jest zazdrości ogromny w Akademii Muzycznej, w której mam przyjemność pracować. No, wielu kolegów podchodziło i mówiło, że to jest wielka sprawa, że Archipowski zgodził się przyjechać, że mamy go na naszym festiwalu, więc myślę, że państwo też są zadowoleni z dzisiejszego koncertu i są szczęśliwi, że Aleksiej przyjechał do Nowogrodzca. I to są naprawdę niezapomniane wrażenia. Myślę, że przez lata jeszcze będziemy wspominać i tutaj w Nowogrodzcu, i na Dolnym Śląsku właśnie wizytę i niesamowitą grę, po prostu bajkową grę Aleksieja Archipowskiego. Nawet trochę się rymuje z Bałałajką. Nie wiem, czy pamiętasz, ale chyba rok czy dwa lata temu myśmy się bali, jak zapraszaliśmy reżysera Hage Józefa, prawda? Francuza w zasadzie, z Algierii, ze swoją... Z Tunezji, przepraszam. Z Narges Salmouną, z wokalistką. I baliśmy się, że właściwie taki koncert w dwie osoby, i to jeden instrument smyczkowy, wokalistka właściwie, to bardzo taka skromniutka oprawa, czy właściwie jakkolwiek to przemówi do publiczności. Okazuje się, że przemówiło, że potrafiło, że taki wręcz intymny nastrój, jaki został wytworzony na koncercie, potrafił tą publiczność również zastymulować do jakichś wspaniałych wrażeń i przeżyć. No w tym wypadku to weszliśmy chyba, nie wiem, 10 pięter wyżej. Tak, i to, czego doświadczyliśmy, to rzeczywiście była fantastyczna. Tak, trzeba podkreślić, że nasza festiwalowa publiczność jest coraz bardziej wyedukowana i stawia już właśnie nam tak wysoko poprzeczkę. Dlatego my spełniamy też ich wymagania i no, jest to dla nas wyzwanie i no, taka rola też dyrektora artystycznego, który no, posiada tą wiedzę a jeżeli chodzi o organizację, no to już jest kwestia techniczna, którą my dopinamy do końca i dzięki temu tak, taki koncert i taki artysta zechciał przyjechać. Myślę, że mogę zdradzić też rąbka tajemnicy, jakie mamy już my doświadczenia, jak to wygląda, że bardzo często ci artyści z najwyższej półki, te gwiazdy już takie największe sławy, są tak naprawdę bezproblemowi, że z nimi można wszystko ustalić. Oni oczywiście na dobre warunki, ale nie jakieś już bardzo wyszukane się zgadzają, więc bardzo dobrze się z nimi współpracuje. Idą na dalekie kompromisy również. Zawsze gdzieś obawiamy się tego,
że mogą nam odmówić, mogą nie chcieć przyjechać, że może jeszcze troszeczkę za wcześnie, że może festiwal jeszcze musi troszeczkę zbudować swoją renomę, a okazuje się, że nie, że właśnie z tymi osobami z najwyższej półki, z tymi mistrzami pracuje się bardzo często najlepiej, najsympatyczniej, później piszemy do siebie maile, odzywają się co jakiś czas, więc są to wspaniałe doświadczenia i artystyczne, i takie po prostu międzyludzkie, takie kontakty towarzyskie później zostają na lata i to nas bardzo cieszy. No, chciałbym jeszcze, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że w swojej przedmowie, która jest w książeczce, zwróciłaś uwagę, że w tej edycji skupiamy się na naszych najbliższych sąsiadach. No, owszem, mamy Niemcy i mamy Rosję, no ale ten koncert też był żywym przykładem tego, jak Rosja, która niby jest najbliżej nas, potrafi być egzotyczna, odległa i właściwie zupełnie... Archipowski przedstawił nam świat dźwięków, który jest w Europie tak naprawdę, no może nie zupełnie nieznany, ale jest ale bardzo słabo znany i jest ciężko się tutaj jakby obyć z tym odpowiednio. Pokazał, ile można wyciągnąć muzyki, dźwięków z bałałajki, jak niby właśnie tak jak powiedziałeś na początku, skromny instrument, sam jeden Archipowski na scenie, na estradzie. Przecież to nie orkiestra symfoniczna, to nie orkiestra, tak? I jak można dużo na tym instrumencie pokazać emocji, różnych emocji, jak można zaczarować publiczność. To jest coś niesamowitego. Wydawałoby się, że instrument nie mający siły przebicia, a absolutnie nieprawda. Instrument, który trafia prosto do serca publiczności w Nowogrodzcu i nie tylko. Mili Państwo, już jutro przed nami koncert finałowy, przed nami orkiestra kameralna Wratislawia pod dyrekcją, pod batutą, a w zasadzie pod smyczkiem Jana Staniendy, doskonałego, wybitnego, jednego z najwybitniejszych żyjących polskich skrzypków. Zostanie wykonany prawdziwy przebój muzyki klasycznej, czyli Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. Tak, wspaniałe dzieło, wspaniałe cztery dzieła tak naprawdę, ponieważ są to cztery koncerty. Każdy z koncertów właśnie opisuje po kolei pory roku i opisuje bardzo sugestywnie. Myślę, że to też oczywiście dzieło bardzo dobrze znane, może nie całe dokładnie znane, ale myślę, że to też publiczność będzie umiała usłyszeć i odebrać od razu te elementy właśnie też dźwiękonaśladowcze, to w jaki sposób Vivaldi opisuje właśnie każdą porę roku, to jest niesamowite. Zresztą akurat nie będą Państwo mieli do dyspozycji nut, ale też właśnie w nutach dokładnie opisane są stany, emocje, są opisane zjawiska atmosferyczne, więc dzieło zupełnie wyjątkowe i wpisujące się w nasz tegoroczny program właśnie o naturze, o przyrodzie idealnie i bardzo się cieszymy, że Orkiestra Kameralna Wratislawia zgodziła się wykonać dzieło, co też jakby od strony strategicznej nie jest takie proste, ponieważ musiał przyjechać klawesyn, a to jest instrument, który nie lubi, jak się go rusza, jak się go wozi, więc tutaj no, też ukłon w stronę organizacji, ze strony właśnie orkiestry kameralnej, że zgodzili się przyjechać z klawesynem, bo bez klawesynu oczywiście te koncerty nie mogłyby zabrzmieć. Więc wielki finał z wielkimi czterema porami roku i Jan Staniendy jako solista. Myślę, że też tak taką wizytówką festiwalu jest właśnie to, że gościmy zawsze na końcu orkiestrę. I to może na chwilkę przejmę Twoją rolę i zapytam właśnie Panią Dyrektor Elizę, jak to jest od strony organizacyjnej tyle osób przyjąć, ponieważ no, jednak trzeba znaleźć to zaplecze, trzeba jakoś każdemu z nich dogodzić, pomóc. Czy to jest trudniejsze niż na przykład taka gwiazda jak Archipowski? Trudniej jest właśnie taką orkiestrę zaprosić? Ja myślę, że trudniej nie. No, jest to podobne wyzwanie. Natomiast no, nie mamy takiego profesjonalnego zaplecza dla artystów. Nie mamy sali koncertowej, ale tutaj słowa uznania dla gospodarza świątyni, księdza dziekana Krzysztofa Słabickiego, który nam udostępnia salę na plebanii, gdzie artyści w trakcie próby czy
przed próbą mogą na chwilę zatrzymać się, porozmawiać, coś zjeść, czegoś się napić. Odpocząć. Także odpocząć, tak. Przygotować się przede wszystkim. Więc no, organizacyjnie jest to dla nas wyzwanie. Staramy się traktować wszystkich artystów jednakowo, więc mają zapewnione podstawowe potrzeby, miłą atmosferę, więc wydaje mi się, że... Czy trudniej nie jest, jest inaczej. Jest inaczej, jest na inaczej. Pewno jest inaczej, tak. Tak więc no, bardzo się cieszymy. Myślę, że mogę powiedzieć na naszym imieniu, naszej trójki, że właśnie cztery pory roku zakończą festiwal. Piękną wiosnę mamy za oknem, prawie że lato już, więc tak. Jesień i zima Vivaldiego troszkę nas ochłodzi. Aczkolwiek należy pamiętać, że tę jesień i zimę napisał Włoch, więc tak, jesień więc i zima wcale, tak, wcale nie jest taka przerażająca jak nasza. Chciałbym, żebyśmy na moment porozmawiali o tym, o czym mówi się najtrudniej, czyli o pieniądzach. Powiedz, Elizo, jak wyglądają kwestie budżetowe takiego festiwalu, jak wygląda planowanie również od takiej strony finansowej, tak żeby móc spróbować domknąć i dopiąć. Szanowni Państwo, no, z racji tego, że jesteśmy instytucją kultury, planujemy budżet z rocznym wyprzedzeniem. Jest to dla nas trudność, tym bardziej, że tak naprawdę w styczniu dopiero okazuje się, ile tych środków mamy na tą działalność merytoryczną. Niemniej jednak muszę tutaj pochwalić naszych włodarzy, że mamy wsparcie, jeżeli chodzi o wydatki związane z organizacją festiwalu. Niemniej jednak liczylibyśmy na większe wsparcie ze strony na przykład Ministerstwa Kultury, do którego piszemy co roku projekty. No i niestety nie przynoszą one skutku pozytywnego dla nas. A chciałabym bardzo podkreślić, że wszystkie koncerty są, wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny i na dzień dzisiejszy no, jest to oferta nie tylko dla mieszkańców Nowogrodzca, ale i również dla okolicznych miast, ale i dużych miejscowości, aglomeracji takich jak Wrocław czy Jelenia Góra. Ponieważ mamy takie informacje, że grupy zorganizowane były w ubiegłym roku i zapowiedziały się na tegoroczną edycję festiwalu. No to jest chyba najlepsza miara wzrastającej marki festiwalu, jeżeli nie jest to impreza adresowana tylko do społeczności gminy, ale również i ościennych miejscowości, również i większych miejscowości, że rzeczywiście jest to no, atrakcyjna oferta. Nie lubię tego słowa, ale rzeczywiście o ofertę chodzi. Chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli może dwa słowa na temat planów na przyszłość. Czy jesteś w stanie, Olu, coś nam mniej lub bardziej konkretnego zdradzić? Nie chciałabym zdradzać szczegółów, ale plany mamy no, już zakrojone na szeroką skalę, nie powiem. Oczywiście zbliża się powoli 10. edycja, więc to będzie edycja, która musi być zorganizowana z jak największym rozmachem. Marzy nam się jakieś dzieło wielkie, wokalno-instrumentalne i będziemy dążyć do tego, żeby takie dzieło rzeczywiście było na festiwalu wykonane. A z drugiej strony chcielibyśmy także przybliżyć postać samego Sznabla, więc myślałyśmy o zorganizowaniu takiej sesji naukowej, drobnej choćby, gdzie mogłyby być przedstawione referaty dotyczące właśnie muzyki i postaci Józefa Ignacego Sznabla. Myślę, że to jest dobry pomysł. Jako muzykolog też myślę, że parę słów na ten temat mógłbyś powiedzieć. To znaczy mogę zdecydowanie powiedzieć, że sława i zasługi Sznabla, jakie on poczynił w historii muzyki na Śląsku, są zdecydowanie niewspółmierne do rezonansu jego działalności i rzeczywiście dobrze, że jest ten festiwal, ale to jest o wiele za mało, że ta postać, jak zresztą wiele innych postaci kultury muzycznej Śląska, domaga się szerszego opracowania badań nad życiem, nad twórczością, również takich pogłębionych studiów. Dlatego taka sesja byłaby rzeczywiście fantastyczną okazją do stworzenia pewnej takiej platformy wymiany myśli i zreferowania tego, co jest, to określenia dokładnie tego, co jeszcze w palący sposób domaga się dalszych badań. To też wydaje mi się, że rzeczywiście taka sesja będzie znakomitym pomysłem.
Mili Państwo, zapraszam serdecznie w imieniu oczywiście Pani Dyrektorek i swoim również do udziału w ostatnim finałowym koncercie 8. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla. Cieszymy się, że byli Państwo z nami przez dotychczasowe 2 dni. Zapraszamy na jutro i mam nadzieję, że rekord frekwencji padnie. Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.